Spotykam się dzisiaj w naszym studiu. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, ponieważ jesteśmy tutaj razem z Arkiem, czyli przedstawicielem Yokohamy na południową Polskę. Cześć, Arku. Cześć. Powiedz mi... jeszcze mi nic nie mów. Będziemy dzisiaj mówić o serii Advan z Yokohamy, gdzie jest kilka bieżników. Wyjaśnimy mniej więcej, co dla kogo będzie, tak, odpowiednie. Jakieś różnice i ciekawostki, które się kryją między innymi w tym kuferku. Zacznijmy może od kuferka sobie najpierw. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że będę mógł zaprezentować Wam i powiedzieć troszeczkę o ponach Yokohama, o linii Advan. Tak, tak, w ten sposób. O, tu sobie może tak, żeby było widoczne. Co my tutaj mamy za kuferek? Nie myślcie sobie, że to jest czarodziejski jakiś kufer, chociaż może troszeczkę tak. Zacznijmy sobie od tego, z czego Yokohamy są w ogóle skonstruowane, czyli od samego początku. Takie oto mamy tutaj dwie piłeczki, może sobie przesunę ten katalog troszkę i spróbujemy sobie odbić. Będzie potem zagadka. W komentarzach będziecie mogli napisać, która guma, który kauczuk, tak? Bo to jest kauczukowa piłeczka, jedna i druga. Który kauczuk jest syntetyczny, a który kauczuk jest naturalny. To są dwa podstawowe składniki, z których budujemy opony. Nie wiem, czy miałeś wcześniej do czynienia z tym, czy nie. Już tak, już kiedyś bawiłem. Widziałeś to, kiedyś bawiłeś się, więc masz ten feeling, możesz sobie poćwiczyć. Ja tu mam małe jeszcze właśnie, drugie. Też o nie pytać, to jest dokładnie. Samo, tak, to jest to samo, tylko w wersji takiej i takiej, oczywiście w dowolnym układzie. I czyli na razie nie mówimy tutaj, która jest naturalna. Nie mówimy, może zostawimy jako niespodziankę. Myślę, że w komentarzach ludzie będą mogli się wykazać wiedzą i pomysłem. Możemy powiedzieć, że w oponach są używane jedne i drugie, tylko że jednych jest więcej, drugich mniej. Tak, dokładnie. Tak? Oczywiście o procentach nie chcemy tutaj mówić, bo każdy... Możesz się domyślić, ty jest mniej, ponieważ opony nam nie skaczą razem. Tak, bo rzeczywiście, gdybyśmy mieli tylko ten rodzaj kauczuku w oponach, no to zobaczcie, że raczej byłoby ciężko podróżować. Także musi być ta mieszanka zrobiona. Oczywiście do tego jeszcze sobie dorzucamy w niektórych bieżnikach olejek pomarańczowy. I właśnie powiedzieć, do czego on służy, jakby w czym jest pomocny. Olejek pomarańczowy bardzo się lubi z gumą, z kauczukiem i on powoduje nam to, że akurat firma Yokohama miesza sobie mieszankę i dzięki temu ona jest bardzo jednorodna. W technologii nano, czyli jesteśmy łatwiej w bardzo mikroskopijnym. Tak, łatwiej się oni się bardzo lubią i w związku z tym łatwiej jest wymieszać te wszystkie rodzaje gumy z wypełniaczami. Bo nie wiem, czy wiesz, ile składników jest w ogóle w oponie? No, dużo. Nie będę strzelał, ale... Strzelaj! Tak? No to powiedziałbym, że z 20 minimum. Za mało, za mało. Zdecydowanie 50. więcej. Szacuje się oczywiście w zależności od producenta, że jest około 100 składników w oponie różnych, tak? O. Tutaj mamy zaledwie dwa, tak? Syntetyczny kauczuk i inny. Ale to nie tylko jest, tak? Tak to właśnie wygląda przed obróbką, takie... bo zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze będzie widać do kamery, to są też kauczuki przed obróbką zupełnie jeszcze, bo tutaj już mamy gotowe piłeczki, czyli produkt prawie że finalny, nie jest to gotowa jeszcze opona, a spadło nam tutaj. To jest łata bardziej. I te wszystkie, tak, te wszystkie rzeczy tutaj inżynierzy muszą zmieszać. Po to, potem zobaczycie oczywiście, żeby powstała nam jakaś z tego opona, żeby na niej jeździć, żeby ona trwała, żeby ona nam amortyzowała i przede wszystkim, żebyśmy się czuli za kierownicą bezpiecznie, no i mieli fan z jazdy. Dlaczego fan z jazdy? No bo będziemy dzisiaj mówić o oponach Advan. Advan, czyli opony sportowe do samochodów mocnych, szybkich, luksusowych. Czyli jest to seria premium w marce premium, tak? Dokładnie tak. No też na pewno będziemy musieli wspomnieć o samej marce Yokohama, żeby ją przedstawić, ponieważ jest to jedna z najlepszych marek opniarskich, ale no, nie jest tak znana jak inne. A to będzie Twoja rola, żeby coś o niej więcej powiedzieć. Natomiast jeszcze powiedz mi, co to jest? Co to jest? No co, kiedyś w oponach występowały dętki. Dętki od parudziesięciu lat już jest technologia taka, że tą funkcję dętki pełni tak zwana kapa butylowa, tak zwana wkładka. I tu mamy dwa rodzaje wkładek. Standardowa wkładka, która zobaczcie, że tutaj jest, przyznasz, nie? Mniej wiotka, taka tradycyjna. Tak. I wkładka, która jest wyprodukowana przez Yokohamę.
bardziej wiotka, bardziej cienka, ale uwaga, nie dość, że jest niższy ciężar takiej kapy butelowej, to jeszcze oprócz tego przepuszcza ona do 36% mniej powietrza na zewnątrz, bo trzeba jeszcze pamiętać, mniej? Że każda opona, tak, mimo tego jest tak technologia zaawansowana, że jeszcze dało się podciągnąć jak gdyby temperametr, nie? A to wiesz, ja myślałem, że tu już jest 100%. Nie, no niestety nie. Niestety nie ma nigdy 100% ale utrzymania ciśnienia w oponie. Oczywiście w domyśle tak jest, ale naturalnie jednak powietrze nam uchodzi, mimo tego, że ta funkcja dętki, ta kapa butylowa, butyl po prostu, ma funkcję to pełnić i trzymać nam ciśnienie w oponie. Natomiast pewnie spotkaliście się wszyscy niejednokrotnie z tym, że to ciśnienie nam jednak spadało, tak? Ci, co mają czujniki, od 2015 roku w zasadzie każdy samochód wyprodukowany jest wyposażony w czujniki ciśnienia TPMS i one nam wtedy sygnalizują, tak? Z jakichś powodów, mimo tego, że nie mamy żadnego przebicia, to jednak sobie ta funkcja dętki jest spełniana przez to i ona trzyma, ale jednak walczymy o to jako producenci, żeby jak najmniej tego ciśnienia nam ubywało. Właśnie miałem mówić, że to są raczej takie ułamki procentów, tak? W sensie 36% lepsze, ale jakby mimo wszystko tego powietrza ucieka tak mało, że jest to raczej. Tak, to są śladowe ilości, dlatego ważne jest, żeby raz w miesiącu co najmniej kontrolować ciśnienie, bez względu czy ma system TPMS-a, czy bezpośredni, pośredni, bo są i takie systemy, i takie, które są oparte na ABS-ie, ale nie wchodźmy tutaj w szczegóły. Tak, bo byśmy mogli gadać do jutra. Ja jestem zwolennikiem czujników osobiście, bo podpowiadają nam, w której oponie powinniśmy dostosować sobie ciśnienie i pamiętajmy, zawsze robimy to na zimnych kołach. Dokładnie tak. Powiedz może coś o właśnie samej marce Yokohama, żeby ją jakby przedstawić, może nie tyle, że przedstawić, bo tę markę wydaje mi się dużo osób zna, ale nie każdy wie, że to jest no czyste premium, tak? Że to jakby nie jest nic udawane, podciągane, to jest po prostu jakby jest w tym segmencie, w którym rzeczywiście powinna być, bo z każdego możliwego tam względu, powodu się to należy, tak? Tak, zgadza się, to jest prawda. Rzeczywiście my w branży wszyscy znamy tutaj doskonale markę Yokohama, szanujemy, doceniamy jej osiągi, natomiast no nie wszyscy mogą ją kojarzyć właśnie z tego, że po pierwsze to jest japońska technologia, to jest japoński producent. Po drugie, jesteśmy w klasie premium, czyli ta najwyższa klasa opon, na jaką można dzisiaj sobie pozwolić, jakie można zamontować na samochód. I też jest dosyć długa historia, bo już ponad 106 lat istnieje firma Yokohama, a linia opon Advan, o których dzisiaj tutaj więcej będziemy mówić, ma już ponad 45 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 45-lecie tej linii opon Advan, czyli najwyższa półka takich opon sportowych, quasi-sportowych, ale też i wyścigowych, i rajdowych, które idą bardzo mocno w stronę motorsportu. Tak, no i które nie mają już tych homologacji potrzebnych do jazdy, legalnej jazdy po drogach, tak. Więc my się zajmiemy tymi oponami, które są najbardziej sportowe, z możliwych do kupienia i użytkowania bez problemów z prawem. Tak, dokładnie tak, czyli mają homologację tak zwaną e-drogową, na której możesz się poruszać, ale zdecydowanie łatwiej wjechać na nich jest na tor, na takiego track day'a, na takiego hot hatch cupa. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć razem z Waszą firmą i sponsorować takie zawody w ubiegłym roku z pełnym sukcesem i z docenieniem też przez kierowców, ponieważ bardzo wielu z nich zdecydowało się na najnowszy w ubiegłym roku bieżnik, czyli Advan AD09. Który za chwilę pokażemy, tak, oczywiście. Mamy sporą taką paletę. Może, nie wiem, czy to będzie do kamery dobrze widać, rzućmy sobie okiem tutaj na taki wykres. Możecie go sprawdzić sobie w serwisach, popatrzeć na niego, sprawdzić też w katalogach naszych, bo tych Advanów jest trochę. Tak? Advanów, jak i pozostałych też serii. Tak, pozostałych. I tutaj będzie to łatwo sprawdzić, która opona najbardziej będzie pasowała do naszego stylu jazdy pod kątem, jak tu widać, komfortu i sportu. Czyli jeżeli bardziej chcemy zaszaleć, bardziej nam zależy na osiągach, no to wybieramy opony, które są tutaj po idą nam tutaj części. W stronę sportu bardziej.
czyli przesuwamy się tutaj. To jest uniwersalny wykres, gdzie charakterystyka opon właśnie odpowiada bezpośrednio naszym potrzebom. Tak? Co chcemy zrobić z daną oponą? Jak zawsze, im wyższy sport, tym też mniejsze przebiegi, pewnie też ciut gorsze zachowanie na mokrej nawierzchni. Natomiast no, zyskujemy na tym lepsze czasy, gdzie się liczą te ułamki sekund. Tak? Natomiast jeżeli bardziej chcemy komfortu, jeździć dłużej, więcej, powiedzmy pewniej w każdej sytuacji, czyli też jak będzie jakaś ulewa, tak, na przykład, no to wtedy lepiej brać te opony, które są, powiedzmy, bliżej środka tego wykresu, tak, który tak widzieliście. No, są bardziej uniwersalne rozwiązania, które są przewidziane stricte nie na tor, tylko na użytek taki nas codzienny, taki na takie daily. I w związku z tym, ale wcale nie, to nie oznacza, że nie możesz na tych oponach pojechać sobie na track day'a. Tak, tutaj już właśnie mówiłeś wcześniej poza kamerami, że są opony bardziej nastawione na komfort, natomiast które równie sobie radzą w takich sytuacjach i to radzą sobie z powodzeniem. Tak, oczywiście. Nie ma jakiegoś tam strachu, że czujemy się niebezpiecznie. Sprawdzaliśmy je w ubiegłym roku właśnie podczas tego serialu Hot Hatch Cup. Na mokrej nawierzchni, na suchej, w różnych ewolucjach, w rozmiarach 17-calowych, 18-calowych. Też zajrzyjcie sobie do materiału, gdy Kupcio Nissanem 350Z testował sobie właśnie ten produkt, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli AD09, i był dosyć zadowolony. Miałem z nim przyjemność objechać jedną pętlę na torze Silesia Ring i te opony zafunkcjonowały o tyle fajnie, że nie trzeba było ich grzać mocno, tak kolokwialnie mówiąc, i pracowały jak gdyby od pierwszego okrążenia. I to jest też zaleta tego, co mówimy, tak, że to jest marka premium, marka z takim podkładem japońskim, ale to też taka, że nie musisz jakoś się obawiać i od czasy możesz generować od razu od pierwszego okrążenia, tak? Nie czekamy, aż ta opona się zagrzeje i ona będzie nam robiła robotę jazdy, do ostatniego okrążenia. Dobra, myślę, że nie będziemy przedłużać, weźmiemy już którąś z opon, żeby powiedzieć coś o niej więcej i oczywiście historie i związane z nimi jazdy dalej będą kontynuowane. No i co? To jest, co porównywaliśmy wcześniej, to jest taki Michelin Pilot Sport 4S, natomiast w wersji Yokohamy, który w żadnym stopniu od niej wersji japońskiej. Można powiedzieć wersji japońskiej. Wersji japońskiej i prawdziwy Japończyk z krwi i kości. Produkt, który znalazł już odzwierciedlenie w fabrycznym montażu. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Widziałem, że no, w nie byle markach, bo w Mercedesach AMG, tak, klasy GLA, GLB, GLS i GLC albo D. Widzę, że poczytałeś dosyć tak mocno. Fajnie, super, to się jeszcze ceni. Jeszcze w BMW M-Power chyba tak, trójki i... Tak, ale nie tylko, rzeczywiście, tak. My postawiliśmy na samochody te najwyższych osiągów z tych marek premium, bo też jest Porsche jeszcze, bo wspomniałeś o Mercedesie, o BMW, jest jeszcze Porsche, E-klasa, jest jeszcze Lexus. Tak, no, japońska marka, więc to naturalna rzecz, że też Advany się przytrafiają na tych samochodach, jeśli chodzi o fabryczny montaż. Więc tą pracę, jak gdyby, którą popełnili, którą widzieliście wcześniej w tych kuleczkach, piłeczkach takich, to już mamy gotowy produkt, nie? Tam to wszystko w tych mikserach zostało fajnie pomieszane, zrobione. Trzeba było wrzucić to na karkas jakiś odpowiedni, żeby to się trzymało kupy. No i mamy taką oponę, tak? Advan Sport V107, najbardziej popularny bieżnik z naszych sportowych Advanów na fabrycznym montażu. Warto było powiedzieć dwie, trzy cechy takie może, nie? Podstawowe, jak on jest zbudowany. Otóż tutaj jest karkas, mam na myśli budowa opony, tak? Czyli jak gdyby taki kręgosłup, tak? Może to będzie fajna analogia. Kręgosłup taki, jak mamy u człowieka, zbudowany, i na tym zbudowane są wszystkie te mięśnie, żebra, nazwijmy to, i wszystkie tam połączenia. I o co chodzi z tym karkasem? Karkas jest tak zbudowany, że on jest tutaj zawinięty, ta osnowa na zewnątrz, więc ten bark tutaj pracuje sobie bardzo, bardzo fajnie i ta mieszanka jest tak skonstruowana i żebra po to, żeby trzymało nam na zakrętach, nie? A powiedz mi, bo przygotowując się tutaj do tego materiału, też sobie tam czytając o tych oponach, widziałem, że
w serii Advan ogólnie większość opon ma tak, że właśnie te boki, barki są właśnie wzmocnione, mają po trzy jakieś warstwy właśnie po to, żeby być jeszcze sztywniejsze. Tak, dodatkowe opasania, tak. Na tej samej zasadzie, czy zostały tam jakieś zrobione modyfikacje? Pomiędzy, bo tych bieżników mamy troszkę, na końcu powiemy dokładnie, wymienimy je, tak, bo nie da się tutaj, nie mamy tyle czasu, żeby wszystkie bieżniki opisać tak skrupulatnie. Jest użytych wiele technologii, natomiast jeśli chodzi o bazę Advan jako opony takiej sportowej, przeznaczonych też, jak wspomniałeś, do większych SUV-ów, bo przecież nawet GLE AMG to jest duży, potężny SUV z mocnym silnikiem i tam zastosowane są inne opony z przodu i o innym rozmiarze, natomiast na 22 calach fabrycznie, ale już produkujemy takie opony, które mają nawet 24 cale już na dzień dzisiejszy. Się też homologacje takie pojawiły, no, czyli już nie tylko 22 cale, 23, 24. Bo te są produkowane i... od 17 do 23. Z tego, tak, do 24 najnowsza jest teraz, muszę powiedzieć. Tak, to jest nowe, bo cennik nam cały czas ewoluuje, oferta się zwiększa. Dlaczego? No bo popularność, co drugi samochód wybierany teraz w Europie jest na nadwoziu SUV crossover. W związku z tym my też zmieniliśmy trochę podejście i musimy patrzeć się w te rosnące średnice. Kiedyś to były 16-17 cali, dzisiaj samochody nawet miejskie są już na takich podstawowych rozmiarach, natomiast te większe pojazdy nierzadko zaczynają się od 21 cali jako baza, tak? I potem idziemy tak, w stronę 22, 20. Rozmiary, ale też no dokładnie, i więc ta opona nam, słuchajcie, rośnie tutaj. Ale w związku z tym ma jeszcze więcej do zrobienia, tak? Bo ten profil nam tutaj, wysokość opony jakoś strasznie nie rośnie i w związku z tym ten kręgosłup musi być na tyle mocny, żeby ten duży ciężar, tak, nierzadko, mamy 2 tony do góry, tak? I oprócz tego ten crossover czy SUV jeszcze mamy środek ciężkości, który jest wyżej przestawiony i każdy, kto jeździł i chciał szybciej pojeździć troszeczkę w zakrętach takim altem, wiedział, że jest pewna bezwładność, nie? I taka opona, ten kręgosłup musi to spełnić, ten karkas. I dodatkowo, ale to nie tylko, tak? Bo tu mamy bazę, tak? Potem te wszystkie składniki, które pokazywałem Wam wcześniej, kauczuki, uszlachetniacze. Pamiętajmy, że prawie 100 składników znajduje się w takiej przeciętnej oponie i inżynierzy muszą dopasować wraz z takim producentem samochodów przez wiele miesięcy, czasem nawet lat, trwa taka homologacja. Więc to nie jest taka homologacja, że ktoś sobie napisał z boku gwiazdkę czy MO. Tak. Miesiące czy tam nawet lata badań pod właśnie setek tam specjalistów, setek testów właśnie z danym nawet jednym samochodem też często, tak? Zgadza się. Natomiast my też i sobie modyfikacje to... modyfikacje pod tym kątem, żeby jakby to usprawniać, żeby to było idealne, właśnie opona, tak jak to się mówi, szyta na miarę, tak? Tak, dokładnie, szyta skrojona na miarę, dokładnie to jest dobra analogia, myślę, jak najbardziej. Natomiast jesteśmy też firmą nowoczesną, ponieważ od 2 lat stosujemy już sztuczną inteligencję, teraz AI jest bardzo popularne, do widziałem konstruowania bieżników. I raz... mieszanki też. Tak, i mieszanki dobiera też. Dobiera odpowiednio właśnie składniki pod daną oponę, żeby właśnie była jak najbardziej, no, żeby to przyczepność, zużycie, zachowanie na suchej, na mokrej nawierzchni, żeby jak najlepiej to wszystko połączyć i żeby w żadnym jakby aspekcie nie odstawać, tak? Tak, zgadza się, natomiast to jest ten aspekt taki też czasowy, tak? Bo on umożliwia bardzo wiele setek tysięcy testów w wirtualnej rzeczywistości, tak? Ale i tak pozostają zawsze testy takie naturalne też, gdzie na torze razem z producentem samochodów musimy sobie poradzić tak, aby spełnić jego wymagania, tak? Bo te silniki są teraz mocniejsze, teraz jest wiele hybryd, one są wspomagane też i coraz mocniejsze, coraz wyższy jest moment obrotowych, natomiast co do konstrukcji, opony są dosyć podobne, tak? Rządzą się trochę innymi prawami w zależności od bieżnika i od przeznaczenia. Tak? Tutaj przy tej oponie sportowej, która nawet jest stosowana do elektrycznych samochodów, bo na przykład BMW iX3 też wychodzi fabrycznie na V107, i ktoś by pomyślał, a po co mi sportowa opona do elektrycznego SUV-a, jakim jest BMW iX3? No jednak producent zdecydował, że ten bieżnik, mówiąc kolokwialnie, robi robotę
i nie chcę rezygnować z tych osiągów, tak, bo BMW jest znane właśnie z takiej zadziornej jazdy, bezpośredniej, radość, tak. Tak, nie chcę rezygnować, a jednak mimo to on zachowuje jakieś rozsądne opory toczenia, tak, bo tam też o to chodzi, żeby ten akumulator nie rozładował nam się szybko, czy też w hybrydzie też występuje jakiś akumulator i szukamy takiej takiego idealnego rozwiązania, wykorzystując tą sztuczną inteligencję po to, żeby skroić, jak wspomniałeś, na miarę dany bieżnik pod dany model samochodu. I zaraz też do tego wrócimy, bo jest ta opona w wersji już stricte elektrycznej, mimo że do elektryków, mimo że ta jakby jest dostosowana do jazdy właśnie na samochodach elektrycznych, tak, zrobiliście już nowszą wersję z tym samym bieżnikiem, natomiast jakby stricte pod elektryki, to powiemy sobie zaraz o tym, co tam się ewentualnie w niej zmieniło. Natomiast co mnie tutaj zaciekawiło, bo względem opony V105, która jest jakby już dedykowana głównie pod homologację, tutaj w bieżniku powstała taka widoczna zmiana na pierwszy rzut oka, którą jakby jest, wydaje mi się, takim czymś, takim znakiem rozpoznawalnym dla Yokohamy, czyli ten taki kształt jakby błyskawicy. On się bardzo często pojawia, natomiast głównie w rowkach obwodowych. Mhm, zgadza się, zgadza się. Tutaj może tutaj to pokazać sobie do, możemy to obrócić może, tak, żeby to było widać też. O, może nie wiem, dobrze będzie teraz, może dobrze będzie to widoczne. Chodzi o te właśnie tak, chodzi o te tutaj błyskawice, zygzaki. Tak, one mają dosyć ciekawe zadanie, muszę wam powiedzieć, bo spełniają rolę wyciszającą też i ograniczającą hałas. Tak? Ponieważ ten hałas, na który często zwracamy uwagi, na etykietce macie też wrzuconą tą informację, pełnią dodatkowe role. Oczywiście dlatego jest to załamane, po to, żeby to powietrze miało utrudnioną penetrację i nie wypływało nam na zewnątrz, tak? Bo trzeba pamiętać, że taka dłoń to jest to, co obrazuje nam, jaka powierzchnia, słuchajcie, styku jest opony. Tak? Może wydawać się to śmieszne, natomiast zaledwie taka dłoń, razy 4 oczywiście, czyli kartka papieru A4, trzyma nas, o tutaj możemy sobie użyć katalogu, takie coś widzi, że tak powiem, asfalt, tak? Widzi asfalt, nie widzi naszego całej tej opony, całego samochodu i ten fragmencik mały, można powiedzieć, musi nas przytrzymać w każdych warunkach. Na suchej nawierzchni, czyli zewnętrzna warstwa, na mokrej nawierzchni, na ciepłym, na zimnym, tak? Oczywiście tutaj mówimy o stricte oponie letniej, która ma te wszystkie parametry. I też tutaj widzę, że jak wydaje mi się, że w każdej oponie jest tak, że ta sekwencja klocków jest różna, tak? Że na przykład ten jest węższy od tego. I tak jak mówiłeś o tym właśnie gripie, o tym, że to jest jakby kwestia kartki A4 na cały samochód, mogą być takie mikromomenty, że ta przytomność będzie ciut lepsza, ciut gorsza, chyba że tutaj pozostałe jakby klocki nacięcia to w jakiś sposób tam rekompensują, tak? Że na przykład tutaj mamy klocek taki, a tutaj zaraz będzie taki. No tak, zgadza się, to rzeczywiście te różnice w klockach, w tej budowie klocków, wielkości, tak? W budowie klocków tutaj, na całości pewnie tutaj wszyscy to widzicie i obserwujecie, tak jak Robert zauważył. Jak mamy tą powierzchnię styku w rach dłoni, to mamy dłoń, którą jedziemy tutaj na wprost, tak? Te klocki, budowa klocków, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych i różnice między nimi są też po to, że mówimy sobie o jeździe na wprost. A co w przypadku, gdy jesteśmy w łuku, tak? I ten odcisk robi się bardziej w stronę takiego trójkąta, i wtedy ta zmienna powierzchnia też tutaj powinna zrobić nam robotę i wygenerować przyczepność, czyli grip, o którym wspomnieliśmy wcześniej, tak? Gdyby te klocki były równe, już pomijając hałas, tak, o którym wspomnieliśmy, to powinny. Wspomniałeś też o nowszej edycji Advana, tak? V108. Tak, V108. Jest z tym samym bieżnikiem. V108, dokładnie, ponieważ to już jest sprawdzone i dedykowane również nie tylko do samochodów aftermarketowych, czyli z tych z wtórnego rynku. To V108, słuchajcie, jest montowane na przykład do Porsche Taycana. Porsche Taycan ma ponad 400 czy ponad 500 koni mocy i bardzo duży moment obrotowy. Nawet na stronie widziałem, że można sobie zapuścić dźwięk z ruszania szybkiego. Ja jeździłem kiedyś Taycanem i taka opona też uzyskała homologację wersji V108. Czyli bieżnik zostaje nam ten sam, natomiast w środku tutaj, czego nie widać,
jest zastosowana taka gąbka, pianka poliuretanowa, żebym to ładnie powiedział, która ma zadanie nam wyciszać i niwelować też hałas, bo mówiliśmy do tej pory tutaj o hałasie na zewnątrz, który dociera na zewnątrz i do samochodu, ale też jest częstotliwość pewna dźwięków, która ta pianka w wersji tej V108 dedykowanej właśnie do elektryków, gdzie chcemy ciszę i spokój, ale nie chcemy z gripu rezygnować jednak, jak się okazuje, no robi nam wtedy robotę. Co bym właśnie tutaj dodał, to jakby pewnie nie jest pytanie do Ciebie, natomiast to, mi się to właśnie gryzie, że tutaj jest pianka, chcemy opony wyciszać, a zaraz dajemy do samochodów głośniki, które mają nam imitować jakąś tam, powiedzmy, sportowy, mocny silnik. A tak, zgadza się. No, rzeczywiście jest taka moda, ale myślę, że to jest bardziej z jednej strony ok, dla fanu, dla ucha, może dosyć ciekawa rzecz, ale też zwróć uwagę na to, że wiele z tych samochodów z tymi alternatywnymi napędami jest za cicha. Tak? I w związku z tym też ta imitowanie tego głosu z głośników i tak dalej też powinno, czy ma za zadanie, żebyśmy usłyszeli. Ja miałem kiedyś taką sytuację, jak zawożyłem dziecko do szkoły, kiedy ktoś podjechał samochodem hybrydowym w tym trybie elektrycznym, że obróciłem się nagle i patrzę, za mną stoi samochód. Ten ktoś myślał, że ja usłyszałem, że on podjechał, i ja nie. I też myślę, że to jest ważna rzecz, tak, żebyśmy nie przegięli z tą cichością, cichobieżnością, tak, bo to jest z drugiej strony, wiecie, no, nie pójdźmy za daleko w tym temacie, nie? No tak. Natomiast, nie wiem, czy jakby to będziemy pokazywać, natomiast no, jest właśnie raz cisza to, co słyszy kierowca, bo jeżeli tam chce mieć komfort, no to sobie słyszy tylko muzykę bez tam jakiegoś właśnie bez szumów, tak? Czy tam tych właśnie toczenia. Natomiast no, to, co słyszą jakby na zewnątrz, no to już ewentualnie właśnie mogą być, czy to te opony, czy są takie właśnie taki hałas, który jest generowany przez samochód, żeby było słychać, że on jedzie, tak, żeby tam pieszy wiedział, że coś się za nim zbliża, a nie jak taki drapieżny kot, który się skrada, żeby coś zrobić złego. No w sumie tak, można by tak powiedzieć, no tym bardziej jak o Taycanie wspomnieliśmy, no to jest trochę taki drapieżny kocur, mocny i szalony. I on też, jak widzicie, potrzebuje gripu, tak? To nie znaczy, że Tesla na tym bieżniku Advan V108 też nie otrzymaliśmy homologacji, tak? Też się stało w tym przypadku. Natomiast to jest dosyć świeży temat, bo ta ewolucja, jak gdyby, tego zrozumienia tej opony przez producentów na fabryczny montaż idzie, nam się wydaje, w fajnym kierunku. To nam się bardzo podoba. Mam takie też jedno pytanie, bo tutaj jakby widzę te parametry treadwear, które już tutaj też wcześniej zauważyłem, a u nas w komentarzach często o to pytają, że jakby jest to parametr, który jest jakby definiowany, porównywany z jakąś oponą referencyjną, no i tam im wyższy, tym opona się mniej ściera. I tak się właśnie zastanawiam, na ile to ma sens, ponieważ jakby dużo ludzi pyta o wysokość bieżnika, o ten właśnie parametr treadwear, jak opona się będzie ścierać. Natomiast no jakby są to takie kwestie indywidualne, że na przykład ta sama osoba, nie, na tej samej oponie, ten sam samochód, którym będę jeździł ja, a którym będzie jeździł ty, zrobi na przykład zupełnie inny przebieg i będzie zachowywać się inaczej, no bo po prostu to dochodzi do tego styl jazdy, do tego dochodzi, tak, gdzie ty jeździsz, gdzie mieszkasz, gdzie mieszkasz, jakie drogi, jaka tak. Pogoda na przykład, tak, więc zgadza to jest się. Tak zależne, że przebieg, nie tak. wiem, czy jest w ogóle sens o tym czymś mówić. Słuchaj, zawsze jest sens, skoro ludzie o to pytają, no to warto też odpowiedzieć, nie? Też odpowiedziałeś poniekąd twoją wypowiedzią, jak, w którym kierunku powinniśmy pójść, ile pytań powinniśmy sobie zadać, gdzie jeździsz, gdzie mieszkasz, jaki masz styl jazdy, tak? Jaką masz moc samochodu, jaki moment obrotowy, tak? Bo tu mocą się często na co dzień kierujemy, natomiast tą siłę napędu to ma moment obrotowy, tak? I on generuje nam to, czego się wymaga od opon. Tak, tak. Czy ona puści i często na przykład na mokrej nawierzchni, na skrzyżowaniach od razu widać, czy ktoś ma dobre zawieszenie, czy ma dobrą oponę, bo te opony nawet w słabych dosyć samochodach nam zaboksują, mimo że to niechcący ktoś to zrobił nawet, tak? Wiadomo, że jak jest wymuszone, to jest dużo ten. Natomiast jeśli chodzi o zużycie, to szczerze mówiąc o Yokohamę się nie martwię. Jeżdżę trzeci rok na Yokohamie i generują dosyć duże przebiegi. Także tutaj nie martwię się, jeśli chodzi o przebiegi. I nie widzę też problemów czy jakichś kompleksów w stosunku do naszej droższej konkurencji. Konkurencji, właśnie. Droższej nie znaczy lepszej.
Więc tak zastanawiam się, czy jakby będziemy to porównywać, czy sobie też sprawdzimy, bo mamy tutaj semi-slicki, mamy też oponę do jazdy, powiedzmy, bardziej dynamicznej, ale dla osób, które korzystają z tego raczej sporadycznie, tak, że tak, zgadza masz taki się. Dzień, że chcesz sobie jakby sprawdzić swoje możliwości, nazwijmy to tak. Czujesz się pewnie? Są tacy też, którym się zacina gaz. Tak? Znam takie osoby. No i wtedy wymagamy jak gdyby więcej tego gripu, ale też trzeba pamiętać o średnicach osadzenia, tak? Bo tutaj mamy od 18 cali, jak powiedzieliśmy sobie, do 24. Mam tutaj oponę Advan Flewa V701, czyli coś pomiędzy wersją Sport V107 a Blue Earth AE. No, bardziej bym poszedł w kierunku takim, że bardziej do semislików jej bliżej, czyli ona już jest taka, bliżej zdecydowanie, tak, też. Dla kogo jest ta opona? Ona jest bardziej sportowa niż wersja V107, którą prezentowaliśmy przed chwilą, czyli jak tam był Pilot Sport 4S, to będzie... Tak, zupełnie też inne średnice są osadzenia, czyli tutaj mając samochód taki kompaktowy na 16, na 17 calach, coś, czego nie mieliśmy w V107, mamy tutaj w tej Flewie. Flewa też jest nazwa dodatkowa, taka, którą można zapamiętać, ponieważ taki wewnętrzna nomenklatura tylko to jest... Tylko ta opona jest Flewa. Tak, to jest tylko ta jest Flewa właśnie. Ona jest taka quasi sportowa, czyli jeszcze nie semi-slick, czyli AD08 RS, do którego potem na chwilę Wam pokażemy, bo nie mamy tyle czasu, żeby opowiedzieć dokładnie o każdym bieżniku, ale tutaj idziemy troszeczkę bardziej w stronę sportu, czyli możesz sobie na tej oponie, myśmy na tej oponie jeździli na mokrej nawierzchni, na Jastrzębiu i na Silesii i samochodem BMW 1 i daliśmy radę, także na co dzień może być użytkowana. Akurat my prywatnie w naszym daily sobie jeździmy na 18 calach, 2, 5, 40, 18. Jest nawet od 15 cali, więc to jest taka opona dla... Tak, no, nawet do Civica można założyć, tak? Jest dużo Civiców, takich ścigantów, tak, dla większości ludzi, tak? Więc też patrzmy zawsze się, jak wybieramy opony, mimo że ta gama Advan jest dosyć szeroka, każdy bieżnik jest dedykowany też do poszczególnych klas, tak? Bo mówiliśmy sobie o V107, że sportowe, zaproszenie fabryczne, że duże samochody, SUV-y, crossovery, natomiast tutaj już schodzimy do takiego normalnego poziomu, w jakim my żyjemy na co dzień, czyli samochody kompaktowe, mniejsze, większe, może nawet średnia klasa. Widziałem kiedyś Mazdę 6 kombi na targach Tuning Show w ubiegłym roku we wrześniu, na tym właśnie bieżniku, tak? I oni jeżdżą i sobie bardzo chwali i zakłada za każdym razem, jak zużyje, a chwilę to trwa w Yokohamie, zakłada sobie ponownie taki bieżnik, tak? I oni są zakochani. A co powiesz właśnie o tym bieżniku, który się wyróżnia jakby na rynku, ponieważ jest kierunkowy. Tak, jest kierunkowy, więc tak. Ma też swoje plusy, pewnie też jakieś minusy. Na przykład komu byś takie opony polecił względem po prostu tych asymetrycznych? Bo to już o tym, że tutaj są jakby tam środek pod kątem 60 stopni, tutaj jest 30 na bokach, to już może... Pomniemy, chyba, że jest to... Ale widzę, że ciekawostka, że poczytałeś dużo, także tak, rzeczywiście też, to ma znaczenie. Pozamykane jakby tutaj... Tak, rowki. Rowki, tak, rowki ma zapięte. Żeby gwarantować raz, że większą przyczepność, większą sztywność i być też cichsza, bo ona ma bardzo mało decybeli na etykiecie unijnej. Tak, jak na kierunkową, wyjściowo jest zaskakująco cicha na pewno, tak? Oczywiście trzeba pamiętać zawsze, że to jest opona kierunkowa. Kierunkowe z definicji są głośniejsze w użytkowaniu niż opony asymetryczne, stąd na fabrycznym wyposażeniu nie uświadczymy nigdy opony kierunkowej, jeśli chodzi o oponę letnią. Natomiast tutaj bardziej idziemy w stronę sportu, czyli zjeździłeś sobie fabryczne opony jakiegoś producenta i myślisz sobie, a może bym sobie takim Focusem, czy Civiciem, czy jakimś takim hot hatchem nawet, tak? Pojeździł troszeczkę szybciej, chciałbym sprawdzić swoje możliwości, być może nawet gdzieś sobie pojechać na jakiegoś delikatnego track day'a, to jest właśnie taka opona dedykowana dla takiej osoby. Ona fajnie odprowadzi nam wodę, ale też tymi pozamykanymi tu i pod różnym kątem naciętymi lamelami,
spowoduje, że będzie odpowiedni grip w zakrętach, tak? Bo to nie jest tylko, pamiętamy, że nie jeździmy tylko na wprost i nie zawsze tylko po suchej nawierzchni czy po mokrej, więc ta opona musi być na tyle uniwersalna, żebyśmy się po prostu nie bali sprawdzić siebie i wykorzystać pełnych możliwości swojego samochodu. Dobra, ja tu jeszcze właśnie szukam tego parametru Treadwear, żeby go jakoś porównać do tej wcześniejszej. Ale nie mogę z tego się nie przygotowałem. Chyba, że z drugiej. Bo to jest amerykańskie. O tym się nigdzie nie pisze, właśnie, tak. ale ostatnio, ostatnio mnie właśnie zaskoczyli tym ludzie w komentarzach. Bo to jest amerykańskie UTOK, nie wiem jak się nazywa, tak, i tam jest zużycie temperatura. To jest Treadwear 300, czyli o 60 większe niż na V107, więc mimo, że jest bardziej sportowa, no to teoretycznie powinna dawać też większe przebieg. A więc teraz przechodzimy już do większego kalibru, czyli opony serii Neova, A2 Neova, czyli semi-slicky. Opony, które są do jazdy po drodze, natomiast z dłuższą, czy tam z przeznaczeniem raczej w kierunku toru. Zgadza się? Tak, zdecydowanie myślę, że tak. To fajnie to ująłeś. Czyli ten może jeszcze nie najbardziej sportowy Advan, ale z homologacją drogową, czyli możemy sobie usiąść tam, gdzie usiąść, pojechać do wulkanizatora, do serwisu, zamienić te opony na Advany, pojechać na tor w Kielcach, na Silesiering, na inny dowolny tor, na tor Poznań, jak ktoś chce, tak, i wrócić bezpiecznie, bez konieczności zmiany opon, tak? Nie, oszczędzamy miejsce, czas. I te opony sobie spokojnie dadzą radę, ponieważ nie wiemy, co po drodze nam się przytrafi. Weź może jeszcze na stół oponę AD08 RS, dzięki której, można tak powiedzieć, powstała ta opona. Tak, to czyli była ewolucja. AD09. Bardzo, bardzo fajna opona. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ten, przyznacie, że design jest bardzo, bardzo fajny. To jest pierwotna wersja semislika, jak kochamy. Z tej opony powstała AD09, to jest też kolejny numer. Co można też tutaj zobaczyć po tym zewnętrznej części, która jest taka płaskowana i jest to monoblok, żeby... Tak, dokładnie. Te klocki tutaj są zamknięte, one nie wypływają na zewnątrz, to też ma generować grip, przyczepność. Coś, co jest bardzo ważne na torze i tutaj zobaczcie, że jest ewolucja tego, że to nie wychodzi nam na zewnątrz i cały czas pamiętamy, że taka dłoń również w samochodzie sportowym, tak, na torze, ma powierzchnię styku zaledwie dłoni, czy też kartki A4, cztery opony i nas trzymają i one muszą generować nam grip, a szczególnie w zakręcie, tak, w związku z tym te bloki tutaj są dużo, dużo większe i jest ta ewolucja. Tutaj z boku zaraz powiemy o kolejnej oponie, ale... Właśnie też coś, co pewnie tutaj widzów zainteresuje, coś, co jakby jest do każdej opony indywidualnie dobierane, czyli ta wysokość bieżnika, bo tutaj z tego, co widzę tak na oko, to jakby każda z tych opon będzie miała coraz niższy bieżnik, czyli im bardziej w stronę sportu, tym ten bieżnik będzie niższy, czyli wydaje mi się, że tutaj będzie więcej niż w oponie AD09, natomiast w A052 będzie jej jeszcze mniej, z racji tego, że to przeznaczenie na jazdę po torze jest bardziej musi być uwydatniony. Więcej waży. Tak, więcej waży. Masz rację, zdecydowanie tutaj chodzi, zdecydowanie idąc w ten sposób, możemy tak zrobić taką S-kę, tu sobie lecimy, taki stuningowany samochód szybki, jedziemy sobie na tor, przekładamy, tutaj w tym bieżniku AD09 jest dużo samochodów ze stajni BMW, M2, M4, oni montują, tu z reguły jest też mieszany montaż, gdzie z tylnia, przednia oś mamy inne rozmiary i przechodzimy sobie dalej, jeżeli bardziej stosujesz, czy chcesz mieć lepsze jeszcze osiągi, pewnie ułamki sekund na torze, stosujemy A052, która jest najbardziej torowo uznaną oponą z semislików, tak? Nie jest to typowy semislik, ale o tym za chwilę. Tak, i tutaj jak sobie to wcześniej sprawdzaliśmy, te opony są tak sztywne, jakby to były ramflaty. Tak, zgadza się, no to tutaj głównie chodzi, że ten bark tutaj jest zbudowany pod kątem 90 stopni. Mam nadzieję, że to dobrze widać tutaj, po to, żeby jak największa była powierzchnia styku tej opony i ten bok, żeby za dużo nam też nie pracował, bo zobaczcie, że te boki opony są dosyć tutaj twarde, a opona nie jest napompowana. Wyobraźcie sobie, jak dostanie ciśnienie, zamontowana jest na feldze, ona jest naprawdę sztywna i musi być dobre już zawieszenie, żeby sobie poradzić z taką oponą i ona dopiero zyskuje wtedy na responsywności, jeżeli już jesteśmy na torze i chcemy sobie troszeczkę bardziej poszaleć.
To w takim razie powiedz tutaj naszym widzom, jakby komu byś te opony rekomendował. Ta jest, powiedzmy, dla kogoś, kto jeździ po torze, te 90 tam, powiedzmy, procent, jakby, no, chce mieć opony z możliwością dojazdu tak, na tor, ale chce tam po prostu zaszaleć, chce po prostu walczyć o te najwyższe miejsca, tak? Dokładnie tak, to najbardziej torowa, tutaj myślę, że doskonale sprawdzona, produkt, który budzi uznanie, jest też w szerokiej gamie rozmiarowej, tak? Bo tego trzeba, o tym też trzeba powiedzieć, tak? Że nie tam wszystkie mówię, że to zakładają ludzie zmiary... do Mustanga, tak? Tak, nawet do Mustanga, ostatnio widziałem taki zielony Mustang ze stajni American Garage, bodajże pozdrawiamy serdecznie przy okazji. W ubiegłym roku na torze Silesia, tak? Doskonale sobie radził na tych oponach. Chociaż ten produkt tutaj AD09 też jest przeznaczony do takich cięższych samochodów, bo też średnice osadzenia są od 17 aż do 21 cali. Ten produkt zdecydowanie jest bardziej taki do tuningu, taki bardziej na daily bym powiedział, z możliwością jazdy na torze, ale też to jest semi-slick taki prawdziwy, na którym ja osobiście miałem też szansę sobie pojeździć. I tutaj jeżeli chodzi o tą opłatę, bo przyznam, że mnie zaskoczyłeś, byłem właśnie też pewny, że te wypustki, które tutaj są w rowkach na siance tego klocka, tak, że one jakby mają zadanie jeszcze polepszyć to odprowadzanie wody ewentualne, no bo na tej opłonie będziemy częściej jeździć po Podoba, tak, myślę, tak? Że zdecydowanie tak. No tak jak wspomniałem, ja akurat mieliśmy na torze wet party, więc mogliśmy zupełnie, znaczy maksymalnie wykorzystać potencjał, na, jeśli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni. Nie było jakiejś z tym tragedii. Czasy, myślę, że też wyszły całkiem najgorsze, ale największe zawsze oczekiwanie czy wyzwanie to jest właśnie fan z jazdy też, tak? Bo myśmy pojechali jako cywilni kierowcy też sobie pojeździć, sprawdzić siebie, sprawdzić samochód, no i oczywiście sprawdzić opony. A tak z ciekawości jeszcze, no nie wiem, czy poza kamerą, czy nie, ciekawe mnie te tutaj, jakby na każdym takim właśnie bloku jest taki jakby właśnie pasek, który jakby widać, on się pewnie ta faska szybko, tu, tak? Szybko zedrze, tak, i tak się no to z formy to jest faska. Okej, okay, czy to jest z formy faska będzie, tak, tak. Są formy, bo są formy takie jak tutaj czy tutaj, nie, że masz większą ten i jest mniejsza, nie wiem jak to nazwać, ładnie tolerancja, natomiast to jest forma segmentowa, nie, czyli z mniejszych segmentów się składa. Okay. Tak, i w związku z tym na tym owalu jest większy problem z dopasowaniem idealnym. Tak? Szczelnością może w tym sensie, tak? I dlatego jest wypychany w ten roweczek, okay, taki, nie? Rozumiem. Tak. A więc mówiąc o serii Advan, to nie jest jeszcze wszystko. Jest opona Advan DB, która sportowa nie jest, natomiast jest to taki segment premium dla osób, które cenią sobie komfort, bo opona jest chyba jedną z najbardziej komfortowych, najcichszych w zupełnie tak, powiedzmy. No to prawda. I jeszcze są opony, których na co dzień w sklepach nie spotkamy, natomiast one jeżdżą i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, tak. I możesz powiedzieć, co wy tam jeszcze w tym swoim portfolio tak, macie. Tak. To nie jest jeszcze wszystko, tak sobie tutaj dyskutowaliśmy, o czym jeszcze powiedzieć, bo nie sposób o wszystkim. Ale na pewno trzeba wspomnieć o tym, że mówiliśmy o semi-slickach, a też warto powiedzieć o typowych slickach, takich torowych oponach wyścigowych. W tym momencie sponsorujemy taki cykl wyścigów w rajdowych samochodowych Mistrzostwa Polski i Puchar Mini jeździ na oponach Advana, typowych slickach, czyli w ogóle zupełnie bez rzeźby bieżnika. Takich łysych jak Glaca, A005 i jest też wersja na mokrą nawierzchnię, która jest troszeczkę ponacinania, typowo wyczynowe takie opony i to jest wtedy bieżnik Advan A006. Oczywiście są jeszcze bieżniki do samochodów rajdowych na różne nawierzchnie, ale no nie mamy tyle czasu, żeby o tym opowiadać. Tak, bo tych bieżników, z tego co ja, że takich trochę bez homologacji drogowej jest kilkanaście. Dużo też, nawet. Mamy całą stronę, tak, więc trudno było wymienić nawet wszystkie bieżniki, tak, nie wspominając już ile rozmiarów w każdym z tych bieżników. No tak. W cenniku, w ofercie dzisiaj opon letnich i całorocznych mamy
ponad 1200 referencji, więc to jest całkiem sporo, więc jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie i znajdzie dedykowany produkt, na którym będzie sobie spokojnie mógł jeździć, nie? Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mi się przypomniało, o której muszę powiedzieć, że jesteśmy przy AD09. Czyli to jest najnowsza z tych... Tak, to jest najnowsza semislików i słuchajcie, ona też może być używana, użytkowana w drifcie, tak? Dlaczego? Ponieważ Yokohama sponsoruje też, i to pewnie niewiele osób wie, Kalle Rovanperä, znany wszystkim z wyścigów WRC, jest też mistrzem driftu, tak? On kiedyś zaczynał, jeździ teraz bodajże Corollą GR-em i używa tych właśnie opon AD09 z sukcesami, tak? Wygrywa te zawody, one są organizowane w Japonii, u nas w ubiegłym roku bodajże były chyba w Warszawie. Jeśli dobrze pamiętam, mistrzostwa driftu, także... jeżeli ktoś jest zainteresowany driftowaniem, to śmiało... To śmiało AD09 jak najbardziej, Kalle Rovanperä, można podejrzeć, jak on sobie radzi na tych oponach. No my bardzo walczymy też o uwagę kierowców. Myślę, że z sukcesem zaczęliśmy więcej troszeczkę inwestować w to budowanie marki, w tą świadomość, no stąd też nasz program między innymi, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. O, super, super, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja pogadać o oponach z innych linii. Myślałem właśnie o serii Golandar, bo tam też wydaje mi się, może nie tyle, że jest zamieszanie, natomiast dla kogoś, kto może szukać opon, no jest ich podobnie sporo jak tutaj, więc myślałem, żeby to po prostu w ten sposób rozjaśnić. Tak, objaśnić. Oczywiście dokładnie. Te rozmiary często, te modele się często wykluczają w zależności od rozmiaru, do którego jest samochodu. Natomiast z tego co wiem, to jeżeli chodzi o te samochody terenowe, to tam chyba najczęściej ludzie mieszają te rozmiary, jakby dawają swoje większe profile, mniejsze. No tak, tak, więc... to jest długi temat. Myślę, że nie idźmy w tym kierunku, nie rozwijajmy, bo nam zejdzie. Bardziej mi chodzi o to, że tam ale na pewno temat warty poruszenia. Docelowo ma być model do samochodu, natomiast jak ktoś tak robi, no to wtedy się pojawia problem, bo co wybrać, tak? Zgadza się. No to trzymam za słowo, tak, że będzie następny odcinek o Golandarach. Jedynie czego natomiast... się boję, to tego, że tego jest dużo i one są większe, także to już będę musiał chyba stać na jakimś podnośniku. A ja sobie podskoczę wtedy troszeczkę, albo stanę na tej skrzynce, albo która była z tymi... tam faktycznie na polu, żeby... Myślę, że tak, to może być ciekawe, ciekawe duże, wrażenie. Widoczne, a my sobie będziemy po prostu siedzieć wygodnie. Rzucimy sobie jakąś parasolkę, żeby nam po oczach za bardzo słońce nie świeciło i walimy, nie? Więc spoko, kolejny odcinek bez niczego. No. Więc tak, spróbujcie, zachęcam serdecznie. Dla Yokohamy pracuję trzeci rok. Nie ma powodu do obaw żadnych, są dobre opony premium, rzeczywiście prawdziwe, rozsądnie skalkulowane, robią dobre przebiegi, generują ciekawe opinie i zobaczcie... Najlepsze w Japonii. Tak, i oczywiście tak, nie wszystkie są produkowane w Japonii, natomiast... W sensie, chodziło mi o to, że marka jest najlepsza spośród japońskich. Tak, no japońskie marki cieszą się, no jak Toyota czy Lexus na przykład, wzięciem na naszym rynku, jeśli chodzi o samochody, więc dlaczego nie opony? Już nawet nie mówiłem o tych fabrykach, bo to też dużo osób myśli, że fabryka z Turcji, z Japonii robi inne opony, mimo że jakby to jest ten sam bieżnik, ale to też jest jakby tutaj dłuższy temat. Tak, na nie pewno będziemy tak. tego rozwijali i dementowali, bo jakby nie przetłumaczy się pewnych rzeczy. Znakomita większość opon, które dzisiaj tutaj omawialiśmy, jest produkowana w Japonii raczej, także zapraszam serdecznie. Advan, najbardziej sportowa linia opon w naszej gamie. Polecam serdecznie. My również i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tymi oponami, śmiało możecie się nimi podzielić. Wydaje mi się, że dla najciekawszej historii, czy tam najciekawszego komentarza, który ktoś tutaj da pod tym materiałem, to raczej tematycznym, tak. Możemy mu tutaj wysłać jakiś mały upominek właśnie związany z... Marką jak najbardziej Yokohamy. Tak, zachęcamy bardzo do wyrażenia swoich opinii. Bardzo chętnie na nie opowiemy, najpierw się oczywiście zapoznamy. Tak, jeżeli są jakieś pytania, to tutaj śmiało mamy eksperta, który nie boi się pytań, nawet tych trudnych. Także na wszystko z przyjemnością odpowiemy. Z przyjemnością odpowiemy, także zachęcamy bardzo do śledzenia profili sklepu Opon.
Jak będziecie bardzo chcieli zgłębić jeszcze wiedzę na temat opon Yokohama, no to zapraszamy na nasze sociale, na stronę. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie, za czas poświęcony i do zobaczenia. Dziękuję Wam również i do zobaczenia w następnym materiale. Fajna, nie? Myślę, że możesz tu zostać, czy nie? I nie ten. Dobra, się zamieszamy. To zacznijmy jeszcze raz od tego momentu, jak mówisz, że weźmiesz jeszcze tą oponę na stół.